Pomysł na ten projekt chodził mi po głowie od dłuższego czasu. Sześcian z pojedynczym, szerokopasmowym głośnikiem stereo. Nie prosty głośnik Bluetooth, jakich jest mnóstwo w internetach, a niezależny odtwarzacz muzyki na podobieństwo mojej Diory. Obudowa została wykonana ze sklejki o grubości 18 mm i została poddana fornirowaniu czarnym dębem, podobno amerykańskim. Głośnik to używana, stereofoniczna jednostka przeznaczona do instalacji w suficie podwieszanym. Jego obudowa wygląda nieco odpychająco, ale mi do szczęścia potrzebny był jedynie głośnik i płytka drukowana z wrotnicy. Muzyczną kostkę napędza Raspberry Pi w wersji trzeciej i wzmacniacz Hi-Fi Berry Amp Plus, które zamieszkały w wydzielonej, wentylowanej sekcji. Pudełko o wymiarach 23x23x25 cm stanowi konstrukcję zamkniętą, wypełnioną sporą ilością patoliny. Całkowity koszt budowy wyniósł jakieś 500 zł. Nie mało, ale w życiu wcale nie chodzi o to, żeby wszystko robić możliwie niskim kosztem. Podczas wykonywania pierwszego cięcia wzdłuż dłuższej krawędzi, ducha wyzionęła moja szlifierka kątowa. Planem B było wycięcie elementów układanki wyżynarką, ale ta nie potrafi operować pod kątem innym niż prosty, przez co nie udałoby mi się uzyskać pożądanej estetyki. Sklejką mimo wszystko pociąłem, tylko po to, żeby następnego dnia nabyć pilarkę ukosową i zacząć wszystko od początku. Wyciąłem cztery elementy ze ściętymi trzema krawędziami, co by stworzyły zgrabne pudełko. Co prawie mi się udało. Pierwszy raz miałem styczność z tego typu maszynerią, więc puzzle nie wyszły idealnie, ale mimo wszystko udało się z nich ułożyć pudełko spoinowane klejem do drewna. Wyciąłem ze sklejki kwadrat, zaznaczyłem wycięcie na głośnik, wywierciłem otwór pilotowy i wyciąłem kształt przypominający koło. Tak powstały element instalacyjny głośnika, zamocowałem na miejscu klejem do drewna i przystąpiłem do wycięcia elementów konstrukcyjnych sekcji przeznaczonej na elektronikę. Sklejką przykleiłem we wnętrze obudowy i zabrałem się za wykonanie ramki na komponenty elektroniczne. Już setki razy widzieliście, jak wycinam trójkątny fragment aluminium za pomocą piłki do metalu i modeluję aluminium. Potem ustaliłem położenie otworów montażowych, wywierciłem otwory, w których osadziłem nito nakrętki i wywierciłem dwa otwory mocujące ramkę do obudowy. Niedoskonałości pudełka uzupełniłem szpachlą do drewna. Kiedy ta stężała, wyszlifowałem obudowę, przygotowując ją do przyjęcia forniru. Fornirowałem po raz pierwszy w życiu, więc proszę o wyrozumiałość, zwłaszcza teoretyków rzemiosła wszelkiego. Naniosłem warstwę kleju kontaktowego na obie klejone powierzchnie, odczekałem 10 minut i przyłożyłem silnie sklejkę do liścia forniru. Kiedy klej związał, odciąłem na dodatek materiału nożykiem. Podobnie postąpiłem z pozostałymi trzema ścianami pudełka. Początkowo miałem w planach położenie forniru na ściętych krawędziach, ale stwierdziłem, że nawet odpowiada mi warstwowa natura sklejki i odstąpiłem od wcześniejszych zamiarów. Po oklejeniu obudowy wyszlifowałem jej powierzchnię drobnym papierem ściernym i zaaplikowałem pierwszą warstwę lakieru bezbarwnego. Kiedy ta wyschła, znowu przyłożyłem papier ścierny do pudełka, po czym użyłem pędzla do nałożenia warstwy klaru. Proces ten powtórzyłem jeszcze jeden raz. Następnie wyciąłem kwadrat o krawędziach ściętych pod kątem 45 stopni jako punkt wyjścia do wykonania maskownicy. Naniosłem kształt okręgu, wzdłuż którego wykonałem cięcie wyżynarką. W kolejnym kroku wyciąłem materiał na maskownicę i przymocowałem go do sklejki takerem, znanym również jako zszywacz tapicerski. Wyciąłem cztery skrawki kantówki, na których spocznie maskownica i przykleiłem je do frontu obudowy. Kiedy klej wysechł, elewację frontową pokryłem lakierobejcą. Potem przyciąłem kilka kawałków kantówki o boku 15x15 mm, które wkleiłem w tylnej części obudowy, tak by oparła się o nie pokrywa. Samą pokrywę wyciąłem ze sklejki, w której nawierciłem otwory pilotowe. Następnie przykręciłem ramkę do obudowy i wywierciłem otwór na przewody głośnikowe. Miałem w obwodzie kawałek blachy perforowanej, pozostałość po innym projekcie, którą postanowiłem użyć w roli maskownicy sekcji elektronicznej. Musiałem jedynie nieco wycieniować prostokąt i wykonać dwa otwory. Jeden na gniazdo zasilania,
drugi na wyprowadzenie złącza sieci lokalnej. Do zrobienia tego drugiego skorzystałem z łącznika RJ45, który przykleiłem do obudowy. Naniosłem na blachę położenie złącza i wykonałem cięcie dremelem. Niestety skrawek blachy był za mały, by przykryć całą sekcję, więc brakujący fragment uzupełniłem sklejką, w której wywierciłem otwór na przełącznik bistabilny, po czym wkleiłem na miejsce. Spędziłem kilka minut na lutowaniu, które miało na celu przedłużyć wiązkę przewodów biegnących od głośnika do płytki drukowanej zwrotnicy. Potem przystąpiłem do kompletacji sekcji elektronicznej. Przeciągnąłem przewód głośnikowy przez otwór w obudowie i przykręciłem malinkę Pi ze wzmacniaczem HiFiBerry Amp Plus do ramki. Następnie przyszło mi poświęcić kilka minut na implementację arcyskomplikowanego obwodu zasilania. Trochę operowania lutownicą i śrubokrętem i było po sprawie. Osadziłem głośnik w obudowie i przykręciłem czterema śrubkami. Podłączyłem przewody głośnikowe i przytwierdziłem płytkę drukowaną zwrotnicy do tylnej pokrywy. Wnętrze pudełka wypełniłem watoliną i przykręciłem pokrywę. Następnie na spodzie obudowy przykleiłem zestaw gumowych podkładek i zamocowałem maskownicę za pomocą taśmy dwustronnej. Mam zwyczaj nazywać owoce swojej twórczości radosnej. Ten postanowiłem nazwać Sylwia, od imienia mojej żony, na okoliczność drugiej rocznicy naszego ślubu. Podłączyłem zasilacz, przewód sieci lokalnej, zmieniłem położenie włącznika, wywołałem na telefonie interfejs Volumio i rozpocząłem odsłuch. Sylwia okazała się być dość muzykalna. Nie ma za dużo basu, co było do przewidzenia z uwagi na wykorzystanie losowego głośnika o nieznanych parametrach i zamkniętą obudowę. Średnich i wysokich tonów jest za to pod dostatkiem. Jestem z siebie zadowolony, co rzadko mi się zdarza. Wydaje mi się, że poszło mi zupełnie nieźle, zwłaszcza wziąwszy pod uwagę fakt, że żaden ze mnie inżynier akustyki, a mojemu procesowi technologicznemu daleko jeszcze do ideału. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.